Powiedzmy sobie szczerze, nie wiem, czy nadal będę regularnie grał ligę weekendową na naszym głównym koncie, na którym się dzisiaj znajdujemy, a to dlatego, że na naszym RTG już od dawna mam lepszy skład, a co za tym idzie, to tam mam większą ochotę do gry. Ale może dzisiaj trafimy tutaj jakąś kartę, która sprawi, że zechce mi się grać tu na nowo. Kto wie, przekonamy się, chociaż tak szczerze, to nie jestem pewien, że tak się stanie. Pewien jestem za to tego, że zostawicie pod tym filmem dużo łapek do góry, prawda? Mam nadzieję, że tak będzie i mam nadzieję, że te osoby, które nie mają subskrypcji, to ją zostawią, by nie ominąć kolejnych filmów i streamów, a teraz już wam nie przedłużam i zapraszam was do tego potężnego, wakacyjnego kontentu, bo będą paczki za 500, będą piki z shapeshifterem lub totsem, będzie pik z ikoną, także lecimy. Chcesz zagrać takimi kartami, ale brakuje ci końców? W takim razie wbijaj na superkońsy.pl. Masz tam dostępne końsy na każdą platformę, szybką dostawę, niskie ceny i prawie 100% gwarancji bezpieczeństwa. W nowej promocji z okazji Footies macie do wygrania punkty, za które będziecie mogli odebrać darmowe końsy do EAFC 24, a wybór nagrody na kolejny tydzień należy do was. Głosowanie na nią znajdziecie na Facebooku Superkońsów. Link w opisie. Polecam. O, Centurion. Nawet nie wiem, co dokładnie teraz leci w tych paczkach, ale jest Quadriarella, będzie na przepałkę. O, Winter Wildcard. Kurde, to ja widzę, że tu wszystkie kolory można trafiać kart, jakie tylko były. Zaofelix 89, on był drogi, jak ten event wyszedł. O, to te nominacje teraz dla odmiany, ale tu kolorków będzie dropiło. Mino, no i dobra, i kolejny overall na przepał. O, i Zambo Anguissa, no pa jaki duet ze serii A. I Winter Wildcard, wow, w paczce 85+. Robertson, kolejna paczka 85+. I pa, tym razem, co to był za event, ty, nie pamiętam. Jak to się nazywało? Out of position? Fofana? Chyba tak, a jest zapisane, poza pozycją, dobra. Dobra, no i ostatnia paczka 85+, póki co. Jest zwykły walkout, no to trochę bieda, nie? Zwykły walkout we wrześniu. Miller, pick 86+, czy nam tutaj coś odda? Odda Harry'ego Kane'a, no bierzemy najwyższy overall oczywiście. Czas na paczkę 10 razy 84+, i paczkę za 500 ze sklepu. W końcu spożytkujemy sobie jakoś te monety, no bo one tak lezą i lezą na tym koncie i właściwie nic z nich nie ma, więc najwyższa pora zacząć je wydawać na kontencik. A w tym wypadku to właśnie na te paczuszki ze sklepu, ale zanim paka za 500, no to paczka 10 rzadkich złotych piłkarzy 84+. Tutaj liczymy na karty Footies oczywiście, bo jakżeby inaczej. To nie Footies, to jest Rule Breaker i to jest Bailey. Czy pod nim coś będzie ciekawego? Proszę. Nie, no nie wiem w sumie, czy to jest dobra paczka, czy nie. Nie, no raczej nie. No i w końcu, pierwsza od dawna paczka ze sklepu otwierana przeze mnie. 500 tysięcy końców, jedziemy. Tu jest niby 9% szans chyba na kartę Footies, czy coś w tym stylu. Obyśmy ją trafili. Oczywiście ona jako pierwsza się nie wyświetli. Wyświetli się pod spodem w tej paczce. A tutaj na pierwszym planie mamy Pierre-Emerica Aubameyanga, czyli zawodnika, który następny sezon spędzi w Marsylii. Ale co jest pod Gabończykiem? To mnie interesuje. Uwaga, no foderu jest dużo, on był tutaj oczywiście gwarantowany. To nie są zbyt ciekawe karty, ale jedziemy na koniec, bo tam kryje się jakiś Footies, mówię wam to. Tu będzie jakaś przepotężna karta, a może nawet będzie Cristiano Ronaldo. Nie, no nie, no nic ciekawego nie trafiliśmy, no nie ukrywajmy. Po prostu będzie bardzo dużo foderu na dalszy content. Pick Shapeshift terenu totsem 93+, tak zwany wakacyjny klasyczek. Źle są karty ustawione, ale udajemy, że tego nie widzimy. Dobra, lecimy. Pierwszy, to jest Toc. To są średnie statystyki i to jest słaba karta. Julian Brandt. Dwójeczka, nie kombinujemy, lecimy po kolei. Znowu Toc. Wow, ej, to jest jakiś pozytywny wariat akurat, serio. Martinez. No i trzecia szansa na coś potężnego. Znowu Toc. Przeciętniak. Mukhtar. No i tu, czy ta karta uratuje? Oto jest pytanie. Nie uratuje, nie ma sens. Diaby, no dobra, niby niezły. Diaby jest warty ponad 200 tysięcy, pozytywna niespodzianka. Wezmę sobie go na jakiegoś zmiennika może czy coś. Naprawili pika z ikoną, nie da się już tutaj trafiać kart hero, co dla mnie najważniejsze, w końcu też nie ma ikon prime do trafienia w tym piku. Co nie zmienia faktu, że dalej jest bardzo, bardzo dużo syfu do trafienia tutaj. Jedziemy i zobaczmy, co nam tutaj na głównym koncie z pika z ikoną odda. Oby tutaj były jakieś ikony shapeshifter, bo one wiadomo są najlepsze, co pod dwójką? Jaka ikona? Nie, prime'ów tu nie ma, więc to nie jest prime. Dobra, staty ciekawe. Obrońca? Boczny obrońca albo... Nie no, boczny chyba jakiś. Fernando Hierro. No mega, mega fajnie, że legenda Realu, ale... Mogła być jakaś inna. Dobra, lecimy. Co pod jedynką? Kona urodzinowa. Ale żeby to był Jardinio albo Eusebio, okej? Okay? Nie, to nie oni, to nie oni, to jest Rui Costa, matko jedyna, jaka tragedia. No i dobra, ostatnia szansa, żeby tu było coś dobrego, nie oszukujmy się. Te dwie ikony to jest syf totalny, które tu już widzimy. Statystyki fajne. A te strzały... Co, znowu jakiś boczny obrońca? Balak. Balak chyba też nic nie warty, co?
coś tam jednak warty. 200 tysięcy kosztuje Niemiec na rynku. Też jest najwyższym uwaralnym po prostu wśród tych kart, jakie tu mamy, więc nie będziemy sobie się długo zastanawiać. I wiecie co, ja tego balaka wrzucę sobie nawet do składu, ponieważ od dawna wygląda on niemalże identycznie. I teraz robimy sobie tak, robimy sobie tak, robimy sobie tak i robimy sobie tak. No i niech tak to wygląda. Nadal ten skład zajeżdża troszeczkę pierwszą połową maja, a nie drugą połową lipca, ale przynajmniej coś się tutaj pozmieniało. A kto wie, czy jeszcze więcej w naszym składzie nie zmieni się po otworzeniu kolejnej paczki za 500 tysięcy monet, do czego właśnie się zabieramy. Nic się tutaj nie zmienia, nadal mamy 9,2% szans na kartę Footies, 9,5% szans na kartę Footies Premium, więc już nie przedłużajmy i to po prostu otwórzmy. 500 tysięcy monet po raz kolejny idzie w ruch i mam nadzieję, że coś dobrego się tutaj znajdzie. Na pierwszym planie będzie znowu Pierre-Emerick Aubameyang. Nie oszukujmy się, Gabończyk nas nie obchodzi. Interesuje nas tylko i wyłącznie to, co będzie pod nim i nawet niekoniecznie ta pierwsza strona, a to, co będzie na końcu paczki. Tutaj nic ciekawego, bez zaskoczenia, natomiast zobaczmy, co będzie dalej. Jedziemy już na koniec paczuszki. Zobaczmy już te najpotężniejsze karty, których nie ma. A coś w duplikatach? Jest Edwin van der Sar Toty! Ale co z tego, skoro ja go mam już w pierwszym składzie i to jest duplikat. No dlaczego trafiam ikonę Toty, wartą 600 tysięcy końców? I nawet nie będę miał z niej pożytku. No mogę się dać jej kogokolwiek innego wartego podobne pieniądze, ale nie akurat duplika Edwina, no. Nie wiem, nie wiem co mam myśleć w tym momencie naprawdę o tym wszystkim. No trafiam drugi raz w tej grze najlepszego bramkaza w tej grze, bo trafiłem Edwina van der Sara już w styczniu, niedługo po tym jak on wyszedł. Gram nim w pierwszym składzie do dziś. No a to będzie tylko i wyłącznie jakiś duplikat, zwykły foder na przepałkę wychodzi na to. Nie zmienia to jednak faktu, że to był mój zdecydowanie najlepszy traf na Footies do tej pory, ale coś jest na tym koncie z tymi duplikatami. Nie wiem, czy kojarzycie, ale to tutaj trafiliśmy 3 razy Cruyffa Prime. No ale my lecimy sobie już na zakończenie tego odcinka z pikiem Shapeshifterem lub Totsem 93+. Także jedziemy, oczywiście zrobimy sobie to z odsłanianiem po statystykach. To na dzień dobry jest Shapeshifter, to oczywiście dobra informacja. Pierwsze staty bardzo ciekawe. Kolejne, no te strzały ok. I kim ty będziesz, bo szczerze tak z głowy nie pamiętam. Uwaga, Richarlison. Dobra, spoko, no mogło być gorzej. A co pod dwójeczką, przebijamy Richarlisona. No jest też Shapeshifter, bardzo ładnie. Statystyki piękne. Brona dobra. Kurczę, kim ty będziesz, halo halo. Klosterman, dobrze, ej, Klosterman. Kojarzę, że on coś nie coś kosztował, ale nie wiem jak teraz. Zaraz to sprawdzimy. Dawaj trójeczkę, znowu Shapeshifter. Co jest gran? A nie, to jest pik z Shapeshifterem tylko. Ja myślałem, że to pik z Totsem lub Shapeshifterem. Dobra, nieważne. Ja myślałem, że nie po prostu dali kolejny raz to samo SBC, a tu taka niespodzianka. Dobra, tu jest troszkę gorzej chyba, chociaż te strzały całkiem ładne. I te statystyki też są ok. Kto to jest? Maguire, ok. No i Laścik. Tutaj na razie te staty nie powalają. No i chyba jakiś przeciętniak. Klosterman kosztuje prawie 600 tysięcy monet, więc dobrze kojarzyłem, że Niemiec coś niecoś kosztuje i wybaczcie, moi drodzy, tego fejla. Naprawdę myślałem, że oni po prostu powtórzyli SBC o Totsa lub Shapeshiftera 93+, a tu proszę, taka miła niespodzianka. A jeśli nie macie jeszcze dość dobrego fifowego kontentu, to koniecznie wbijajcie na ostatni odcinek statków z Michem, gdzie na szali było łącznie 6 milionów monet, w tym mój potężny Ronaldinho Prime, no i było ciekawie.